Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, z kim warto według Pana Jezusa rozmawiać, a z kim nie. Zapraszam. Ostatnia debata na kanale Stacja Ateizm wzbudziła spore emocje. Po obu stronach można powiedzieć, co widać było w komentarzach, zarówno tych ze strony ateistycznej, jak i tych z naszej strony. Część osób w ogóle, jeśli chodzi teraz o naszą stronę, w ogóle uważa, że nie warto rozmawiać z ateistami, że raczej powinniśmy się skupić na tym, żeby rozwiązywać teraz problemy w samym kościele, których mamy dosyć, a nie teraz dyskutować o takich rzeczach zupełnie podstawowych, czy Bóg istnieje, czy nie, to jakby ci ludzie, którzy najwyraźniej w oczach tych katolików, ci ludzie, którzy nie wierzą w Boga, to i tak nie ma sensu już w ogóle do nich wychodzić. Z taką postawą również się spotkałem tutaj w naszych komentarzach i dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów, no tak myślę, że o rzeczach absolutnie fundamentalnych. A więc zacznijmy od tego, po co Pan nasz Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Przyszedł po to, aby nauczyć ludzi. Kazał apostołom, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc naszym obowiązkiem jest i nieść nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa do ludzi. Ja, przyjmując święcenia kapłańskie, przyjąłem na siebie ten ciężar, ten obowiązek. Jest to mój podstawowy obowiązek stanu, aby naukę Pana Jezusa, Jego łaskę nieść ludziom. Naukę poprzez nauczanie, łaskę poprzez przede wszystkim mszę świętą, sakramenty święte. To jest mój podstawowy obowiązek stanu. I teraz, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus wcale nie ograniczał się do tych, którzy już byli dobrzy i szlachetni, tylko jak najbardziej wychodził do wszystkich, którzy chcieli go tylko słuchać. Tak samo i musi robić oczywiście Kościół. Pan nasz Jezus Chrystus, jak sam mówi, nie potrzebują lekarza ci, którzy się dobrze mają, tylko ci, którzy się źle mają. Pana naszego Jezusa Chrystusa nazywali przyjacielem celników, którzy wtedy uchodzili za taki stan publicznego w zasadzie grzesznika, bo celnicy przeważnie żyli w sposób, no powiedzmy, że żyli z nieuczciwie zarabianych pieniędzy. Powszechnie takich uważano, dlatego jest to niejako synonim grzesznika. I gdy Pana Jezusa oskarżają, że On jest przyjacielem celników i grzeszników, no to dlatego, że On właśnie do nich wychodzi. I teraz w obecnej sytuacji, gdy Kościół jest w tak wielkim kryzysie, gdy nauczanie Kościoła jest tak bardzo zaciemnione, jeśli spojrzymy teraz na to, co Kościół przekazuje poprzez swoich kapłanów dzisiaj, jest to przekaz zupełnie nieracjonalny, a więc przekaz zupełnie nieprzekonywujący. Jest to przekaz zupełnie niesatysfakcjonujący. To nauczanie, które dzisiaj mamy, wiara w nim, no to polega przede wszystkim właśnie na takich emocjach, ewentualnie na relacji, ale nie ma w tym w ogóle tego, co jest fundamentalne, czyli tej podstawowej prawdy naszej wiary, czy tego podstawowego założenia, że wiara jest aktem naszego rozumu, jest przyjęciem Bożych prawd za prawdę i przyjęciem na podstawie tych dowodów, które wskazują nam na wiarygodność objawienia, wiarygodność tych świadków. A więc wiara jest uznaniem rzeczy za prawdziwe i później ułożenie swojego życia według tych prawd wiary. No dzisiaj to jest przedstawione w ten sposób, no, że wiara to taka relacja, a relacje to można mieć praktycznie w każdej religii i tak sobie żyjemy i zadbajmy o to, żebyśmy żyli w pokoju. Wszystko to jest takie rozmydlone, nie ma, takie rozmyte, nie ma w tym tej najważniejszej substancji. To Pan nasz Jezus Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia. To On pokazuje nam tą drogę do zbawienia. Jego nauka jest święta, jest doskonała. Jego apostołowie są wysłani, żeby tą naukę nieść światu. A dzisiaj to jest tak, no wszystkie religie są dobre i tak w zasadzie to sobie tak wspólnie zdążamy i ważne, żeby tak Pana Boga szukać. Ta postawa jest tak naprawdę głęboko nieracjonalna, jest niespójna z samą wiarą katolicką, ale ona jest dzisiaj mniej lub bardziej powszechnie proponowana w Kościele. Dlatego jest dzisiaj mnóstwo ludzi, młodych ludzi szczególnie, którzy
w konfrontacji z tym, w cudzysłowie, nowym kościołem, są zagubieni. Myślą, no ale to w sumie to o co tutaj w ogóle chodzi, skoro tak naprawdę to wszystkie religie są dobre i chodzi tylko o to, żeby mieć taką relację z Panem Bogiem, ale taką nieokreśloną, i buddyści mają relację, i islamiści mają relacje, i chrześcijanie, katolicy mają relacje, no to o co w tym w ogóle chodzi? I bardzo często szukają czegoś bardziej racjonalnego, i ten nowy ateizm jak najbardziej może okazać się dla nich przekonywujący, bo on nosi pewne znamiona racjonalności. I teraz moim obowiązkiem, ścisłym moim obowiązkiem jest wykazywać, że właśnie racjonalnym jest przyjąć Boże objawienie. Że właśnie zgodne z naszym rozumem jest przyjęcie Bożego objawienia. Uważam to za mój ścisły obowiązek. I jak najbardziej uważam to również za mój obowiązek, aby wychodzić do tych, którzy mogą być już w jakiś sposób zdobyci przez ten nowy ateizm, który nosi pewne znamiona racjonalności. Oczywiście on jest w błędzie. Ci ludzie są w błędzie. Natomiast jest to błąd, który zakradł się gdzieś na poziomie tego logicznego rozumowania. Oczywiście jakby powody, osobiste powody, dlaczego ktoś wybrał taki światopogląd, a nie inny, mogą być bardzo różne. Natomiast co do zasady, nowy ateizm posługuje się argumentami racjonalnymi, na które z kolei ten w cudzysłowie nowy kościół nie potrafi odpowiedzieć, nie umie albo nie chce odpowiedzieć, bo musiałby zaprzeczyć w cudzysłowie świętemu Soborowi Watykańskiemu II, a raczej nie samemu Soborowi, oczywiście nie tekstom soborowym, tylko raczej tego, co tak powszechnie się nazywa tym duchem soborowym, czyli zaprzeczyć tym wszystkim reformom, tym raczej nawet nie konkretnym reformom, tylko duchowi tych reform, temu kierunkowi tych reform. Bo tam trzeba już powiedzieć, jeśli zaczniemy racjonalnie podchodzić do wiary, no to trzeba powiedzieć, że Chrystus jest jedyną drogą do zbawienia, że trzeba pracować na tym, żeby wszystkie inne religie, wyznawcy wszystkich innych religii dołączyli do Kościoła katolickiego, no, a to dzisiaj jest już straszliwe faux pas, jak się coś takiego w Kościele powie. A więc troska o duszę zobowiązuje nas do tego, żeby występować przeciwko tym błędom, które są obecnie aktualne. Dzisiaj jak najbardziej realnym, konkretnym zagrożeniem dla dusz jest ten nowy ateizm, który nosi pewne znamiona racjonalności w przeciwieństwie do współczesnego nauczania Kościoła, dlatego jest kuszący, jest atrakcyjny i dlatego należy z nim wchodzić w polemikę. I uważam to za mój ścisły obowiązek. Kolejną rzeczą jest to, jak się dyskutuje. A więc jeśli chcemy kogoś nawrócić, to naprawdę nie możemy zaczynać od tego, że wychodzimy do niego i wyzywamy go od wszelkich możliwych patologii. To naprawdę jest najgorszy z możliwych sposobów. Gdy święty Paweł wychodzi na Areopag, przecież to jest tam świątynia, w cudzysłowie, myśli pogańskiej. On wychodzi, widzi to wielobóstwo, pogaństwo, politeizm i mówi, no widzę, że jesteście bardzo pobożni, bo macie tutaj tylu bogów i widzi ten ołtarz tego nieznanego Boga. I ja wam powiem, co czcicie, a czego jeszcze nie znacie. I zaczyna im mówić o prawdziwym jednym Bogu, wobec którego wszyscy inni to są tylko albo fantazje, albo demony. I święty Paweł wychodzi jak najbardziej. Nie wyzywa ich od samego początku. Widzimy, nazywa ich nawet pobożnymi, tak? Pomimo tego, że przecież to jest politeizm, że to wcale, jakby, czy to faktycznie jest pobożność. Bez wątpienia mają oni, przynajmniej po części, tak, jako naród, jakąś tam dobrą wolę, chcą oddawać w jakiś sposób tym wyższym siłom cześć. Nie potrafią, nie wiedzą, jak być może, a przynajmniej część z nich nie wie jak, nie potrafi. I święty Paweł chce ich tego nauczyć. Dlatego nie wychodzi od razu i nie gromi ich, tylko wychodzi i mówi, no, Ateńczycy, widzę, że jesteście ludem pobożnym. Słuchajcie teraz, co mam wam do powiedzenia. Większość tych ludzi z Areopagu odrzuca mowy świętego Pawła, gdy mówi on o zmartwychwstaniu ciała. To im nie pasuje do ich filozofii, ale część podąża za nim. I w ten sposób święty Paweł uratował jakieś dusze. Zwracam na to uwagę, to pięknie się złożyło, że ta debata na kanale Stacja Ateizm miała miejsce właśnie w święto świętego Pawła. Jest to dla mnie bardzo taki piękny znak. Uważam, że postępując, że dzisiaj właśnie YouTube to jest taki współczesny Areopag, trzeba na nim wychodzić i po prostu głosić nauczanie
Pana Jezusa, wskazywać na racjonalność naszej wiary. A więc uważam, że jest to koniecznie potrzebne, że jest to ścisły obowiązek Kościoła dzisiaj i pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy kogoś nawrócić, to nie możemy od razu walić mu w głowę jakimiś obelgami i że o, wy to jesteście tacy i tacy i nie potraficie i nie umiecie i na pewno nie chcecie. Nie, my musimy wyjść do tych ludzi, powiedzieć im, co naucza Pan Jezus i już niech oni zrobią to, co uznają za stosowne. A oczywiście, że oni mogą dzisiaj nie wiedzieć, czego Pan Jezus nauczał, bo współczesny Kościół przekazuje tą naukę straszliwie zafałszowaną. Jeśli posłuchamy tego, co większość hierarchii Kościoła dzisiaj przekazuje, to tam nie można rozpoznać nauki Pana Jezusa, w tym nie można rozpoznać tej prawdy. Dlatego też ludzie mają prawo być zagubieni. Dlatego też oczywiście, że ludzie będą bardzo kuszeni różnego rodzaju błędnymi rozumowaniami, ale jednak noszącymi przynajmniej pewne pozory racjonalności. No taki właśnie jest nowy ateizm i dlatego trzeba z nim wchodzić w polemikę, dlatego trzeba z nim rozmawiać, ale zawsze zachowując odpowiednią kulturę i merytorykę. Oczywiście, jeśli chcemy do kogoś dotrzeć, to nie możemy od samego początku go obrażać. W ogóle nie ma potrzeby nikogo obrażać, a już na pewno nie właśnie wchodzić od samego początku go gdzieś tam obrażać i ofensywnie atakować. Także bardzo proszę, nie piszmy w komentarzach od razu właśnie, a ten to jest taki i taki, ateiści to wszyscy są tacy i tacy, oni na pewno mają złą wolę i oni na pewno wcale nie chcą. W ogóle trzeba unikać takich bardzo ostrych ocen, jeśli chodzi o szersze grupy ludzi. Gdy znamy konkretną osobę, wiemy, jaka ta konkretna osoba jest, to oczywiście nasza ocena może być w miarę adekwatna, ale tak niekoniecznie jest powód, żeby o tym publicznie mówić. Natomiast o szerszych grupach ludzi mówić, że a no właśnie, wszyscy ateiści to na pewno są tacy i tacy i tacy, to jest rzecz, która bardzo łatwo może być oszczerstwem, no bo przecież mówimy o wielkiej grupie ludzi i gdy przypisujemy im jakąś złą wolę, to naprawdę możemy w ten sposób oczernić osoby, które mają dobrą wolę, a które w jakiś tam sposób po prostu uległy jakiemuś błędnemu dowodzeniu, jakiejś błędnej argumentacji. Święty Franciszek Salezy pięknie pisze o tym w swojej Filotei, a propos właśnie obmowy i oszczerstwa. To jest rzecz, o której święci bardzo często piszą i mówią właśnie o tym, że ludzie, katolicy, bardzo często niestety pozwalają sobie na właśnie łatwo pozwalają sobie na to, żeby mówić rzeczy bardzo ciężkie, bardzo poważne o całych grupach ludzi, o całych narodach, całych środowiskach, i uważają, że to tak można sobie po prostu, a nie mają, nie biorą pod uwagę tego, że w ten sposób mogą dopuścić się nawet grzechu ciężkiego. Jeśli przypisują ciężką winę osobie, która tej winy nie ma i publicznie oskarżają właśnie całą grupę osób o jakiś grzech ciężki, to człowiek może w ten sposób grzech ciężki popełnić. To jest stała nauka Kościoła katolickiego, jeśli chodzi o moralność i właśnie oczernianie ludzi. A więc bądźmy tutaj bardzo powściągliwi. Pamiętajmy o tym, że naszym zadaniem jest nawrócić wszystkich, zachęcić, żeby poznali naukę Pana Jezusa, a to naprawdę nie pomaga, gdy my w komentarzach piszemy, że a tam ateiści to są tacy i tacy i tacy i tacy i tacy i tacy. A więc nie jest to tylko kwestia pewnej kultury osobistej, ale jest to kwestia bezpośrednio wymogu naszej moralności, tak? To znaczy trzeba bardzo uważać, żeby nikogo w ten sposób nie oczernić. I nawet jeśli z drugiej strony pojawiają się jakieś prowokacje, jeśli takie się pojawią, to trzeba tutaj mieć się na baczności i pilnować. Trzeba też dać to dobre świadectwo, że my, jako katolicy, nie oczerniamy, nie rzucamy takimi oszczerstwami, tak po prostu, o, wszyscy oni są tacy i tacy i tacy. To może być nawet grzech ciężki. Gdy oskarżamy o ciężką winę, o grzech ciężki, całą grupę osób, tak po prostu, tak, to może być nawet grzech ciężki, więc bardzo należy mieć się tutaj na baczności, bardzo się pilnować. I ja, tak jak mamy to napisane, pod każdym filmem w opisie jest napisane, że komentarze niekulturalne, agresywne będą usuwane i to dotyczy wszystkich, to znaczy komentarze niekulturalne i agresywne w każdą stronę będą usuwane, a użytkownik, który będzie deklarował, że ja to tak właśnie będę pisał, bo tak trzeba, no to po prostu będzie blokowany. I proszę się nie dziwić, jeśli jesteście takimi użytkownikami, że wasze konto albo już zostało zablokowane, albo że zablokowane będzie. Po prostu u nas na kanale nie będziemy jak najbardziej tolerowali czy to chamstwa, czy to
oczerniania całych grup osób, tak po prostu, bo ja mam takie wrażenie, bo na naszym kanale tego tolerować nie będziemy, takie komentarze będą po prostu usuwane i nie uważam, żeby było w tym cokolwiek złego. Gdzieś w komentarzach pojawiły się takie głosy, że ale przecież Pan Jezus wypędzał tych przekupniów, tych, którzy tam kupczyli w świątyni, wziął ten bicz i ich wypędził. Zwracam na to uwagę, że Pan Jezus, wobec kogo Pan Jezus faktycznie był, występował z mocą? Wobec uczonych w piśmie i faryzeuszów ewentualnie, to znaczy ich nazywał grobami pobielanymi, wobec nich występował słownie faktycznie z mocą. Wobec tych, którzy bezcześcili świątynię, tak, ci, którzy tam handlowali, wobec nich występował z mocą, to dzisiaj też będą raczej ci, co odprawiają cyrki w świątyni. I wobec Heroda, wobec którego zachowuje absolutne milczenie, to jest takim straszliwym dystansem, tak? A Herod jest kim? Jest człowiekiem, który już słyszał mnóstwo, już słyszał Jana Chrzciciela, słuchał długo Jana Chrzciciela, ale jednak wybrał tą drogę, no można powiedzieć, tych światowych przyjemności, zgorszenia, zabija Jana Chrzciciela i Pan Jezus już nie ma mu nic do powiedzenia. To jest ten człowiek zatwardziały, który już tak wiele słyszał i jednak nie nawrócił się, czyli świadomie i dobrowolnie odrzucił prawdę i jemu już prawdę nie ma nic do powiedzenia. A więc człowiek zatwardziały, no żeby stwierdzić, że ktoś taki jest, to już naprawdę trzeba wiedzieć, tak? To już naprawdę trzeba z nim rozmawiać, trzeba widzieć, że on faktycznie świadomie i dobrowolnie prawdę odrzuca, nie można tak po prostu powiedzieć o całym środowisku, że ono takie jest, tak po prostu, właśnie to może być oszczerstwo, jeśli mówimy, że a to na pewno nie wszyscy odrzucają prawdę od tak. To musi być naprawdę bardzo konkretny przypadek, takim przypadkiem był Herod. Ci, którzy bezczeszczą świątynię, no to są ci, którzy te cyrki dzisiaj w kościołach odprawiają, co też na tym kanale piętnuje i ewentualnie podobne sytuacje. No i uczeni w piśmie i faryzeusze, czyli ci, którzy zasadniczo posiadają prawdę, ale wprawdzie ją nauczają, ale tym nie żyją. Ci również zasługują na ostrą naganę. Natomiast wobec grzeszników, wobec osób zagubionych, Pan Jezus jest bardzo łagodny. Tutaj też przypominam rozmowę Pana Jezusa przy studni z Samarytanką. Osoba bardzo pogubiona, Pan Jezus bardzo powoli prowadzi ją do rozpoznania prawdy, ujawnia jej się jako Mesjasz, tak naprawdę najwyraźniej w ogóle jako pierwszej osobie ujawnia jej się jako Mesjasz. Ona jest tym faktycznie poruszona, później zdobywa całe miasto tak naprawdę przez nią, przez tą kobietę, która wcale nie żyje dobrze, która jest pogubiona, która też nie jest z narodu żydowskiego. Całe miasto zaczyna przychodzić do Pana Jezusa Jego słuchać. A więc Pan Jezus w ogóle nie daje nam przykładu takiego, że z osobami, które są gdzieś tam pogubione, to w ogóle nie rozmawiamy, bo my mamy prawdę. Nastawienie Pana Jezusa jest zupełnie inne, nastawienie całego Kościoła jest zupełnie inne. Wszyscy apostołowie, pamiętamy o świętym Pawle na Areopagu, wychodzą, nauczają i mówią, ten, kto nie chce tego słuchać, ten, kto zamknie swoje serce naprawdę, to już jest jego odpowiedzialność, on przed Panem Bogiem za to odpowie. Naszym obowiązkiem jest głosić tą prawdę i nie utrudniać przekazywania tej prawdy poprzez właśnie z góry skazywanie kogoś tam w naszych oczach, tak, na to, że on na pewno jest już grzesznikiem i zatwardziały, on na pewno nie chce poznać prawdy. A więc apeluję jeszcze raz o kulturę, merytorykę w komentarzach. Dawajmy dobre świadectwo. Z jednej strony nieustępliwości, jeśli chodzi o prawdę wiary, gorliwości o świątynię Bożą, ale też prawdziwej miłości bliźniego, która pragnie nawrócenia wszystkich, ale oczywiście, żeby do tego nawrócenia doprowadzić, na pewno nie prowadzi do tego ani chamstwo, ani oczernianie naszych bliźnich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.